Otwierał uroczystą sesję Rady Miejskiej w Skalmierzu poświęconą 800-leciu miasta Skalmierza oraz obchodom roku Stanisława Skalmierza. Proszę wszystkich o powstanie. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszej uroczystej sesji przedstawia się następująco. Otwarcie sesji, wprowadzenie sztandaru, odegranie honoru państwowego, co już odbyło się, powitanie zaproszonych gości, wystąpienie burmistrza miasta gminy Skalmierz, wykład profesora Krzysztofa Orzuch na temat Stanisława Skalmierza, wielki uczony i organizator Uniwersytetu Krakowskiego. Wystąpienie zaproszonych gości, podjęcie rezolucji Rady Miejskiej w Skalmierzu z okazji 800-lecia miasta Skalmierza. Zakończenie sesji. Pragnę gorąco powitać wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystą sesję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zaproszeni goście. Gorąco witam Państwa na dzisiejszej uroczystości jubileuszu 800-lecia naszego miasta Skalmierz. Podobnie jak Kraków, Sandomierz czy Wiślica, nasze miasto należy do tych miejscowości, które nie mają historycznie oznaczonych początków. Za początek naszego miasta przyjęty jest rok 1217. To pierwsza pisana wzmianka do Skalmierzu. Dokument Leszka Białego nadający karczkę we wsi Czyżyny klasztorowi w Miechowie imienia jako jednego ze świadków Hubertusa, prepozyta skalmierskiego. Fakt wystąpienia na początku XVI wieku prepozyta wskazuje na istnienie kolegiaty i prepozytury, a tym samym i większej posady najprotutniej o charakterze miejskim. W źródłach pisanych znajduje się wiele danych wskazujących, że w wieku XIII i XIV Skalmierz miał poważne znaczenie. Jako ośrodek o charakterze miejskim formalnym tego sankcjonowaniem było nadanie upraw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego w dniu 20 lutego 1342 roku. Król Władysław Jagiełło dokonał potwierdzenia lokacji miasta 22 sierpnia 1427 roku. Potwierdzenia uzyskanych praw dokonali również wnukowie Jagiełły, Aleksander Jagiellończyk oraz dwukrotnie Zygmunt I Stary. Warto wspomnieć, że w połowie XV wieku Skalmierz liczył prawie 1600 mieszkańców. W drugiej połowie XVI wieku nastąpił ważny fakt w historii kolegiaty i miasta. Wikariusze krakowscy, pragnący powiększyć swoje dobra, uzyskali od króla Zygmunta Augusta wcielenie propozytury skalmierskiej do swojego uposażenia. Zostało to potwierdzone przez Stefana Batorego i biskupa Piotra Myszkowskiego w 1578 roku. Krok ten był przemienny w skutki, gdyż polityka wikariuszy nastawiony na osiągnięcia największego zysku spowodowała powolny upadek miasta.
Wprawdzie król Jan Kazimierz kolejnym przywilejem w 1666 roku ustanowił dwa kolejne jarmarki, z których dochody miały iść na odbudowę miasta, ale to już niestety regresu ich zahamowało. 25 sierpnia 1781 roku król Stanisław August Poniatowski potwierdził dotychczasowe przywileje z Kazimierza. Była to ostatnia próba ożywienia miasta w I Rzeczpospolitej. W dobie państw i zaboru następował dalszy upadek miasta i zubożenie jego mieszkańców. W 1869 roku stosując się do postanowień carskiego ukazu z dnia 1 czerwca tego roku, Komitet Urzędujący Królestwa Polskiego odebrał 34 miasto guberni kieleckiej prawa miejskie. Niestety wśród nich był również Kalmierz. W ostatnich trzech dziesięcioleciach XIX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku Kalmierz, pozbawiony perspektywy rozwojowej, stał się jedną z najbardziej zaniedbanych miejscowości Kieleczyzny. Głównym akcentem życia gospodarczego osady były słynne czwartkowe jarmarki. Co prawda, wielkim konkurentem gospodarczym w tamtych czasach była dla Kazimierza Kazimierza Wielka. Gdzie niezwykle dynamicznie rozwijała się cukrownia łubna. Ale tradycyjne, najbogatsze w okolicy, najbardziej ludne jarmarki odbywały się właśnie w Kazimierzu, co potwierdzają między innymi opisy zawarte w twórczości Adolfa Degaśnickiego. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku pobudziło miejscowych działaczy społecznych do czynienia starań o odzyskanie przez Kazimierz praw miejskich. 31 marca 1927 roku wyznaczony został przez wojewodę kieleckiego kierownik tymczasowego zarządu miasta, który został Antoni Bał. Tak więc data 31 marca 1927 roku jest przełomową datą w dziejach Kazimierza. Okupacja niemiecka w czasie II wojny światowej to najbardziej tragiczny okres wielowiekowej historii miasta. Pierwsze tygodnie i miesiące po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 roku to okres tworzenia polskiego prawa podziemnego i ruchu oporu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na Poniciu najwcześniej został zorganizowany rejon Skalmiersko-Działoszewski. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku powstaje Rzeczpospolita Partyzancka, która przez kilkanaście dni stanowiła niepodległą polską enklawę na zapleczu niemieckiego frontu. Najbardziej tragicznym epizodem w okresie istnienia Republiki Partyzanckiej była bitwa o Kazimierz w dniu 5 sierpnia 1944 roku. Bitwa zakończyła się pełnym zwycięstwem oddziałów partyzanckich. Aczkolwiek zginął w niej 22 partyzantów. Spośród mieszkańców Kazimierza zamordowano 64 osoby. Wśród nich wiele kobiet, starców i dzieci, a nawet niemowlęta. Po zakończeniu wojny w 1945 roku przywrócono przedwojenny udział państwa na województwa, powiaty i gminy. Kazimierz znalazł się w granicach powiatu pińczowskiego. Taki stan trwał do 1956 roku, kiedy utworzono powiat z siedzibą w Kazimierzu Wielkim. Tak więc obecnie miasto gmina Kazimierz leży w powiecie kazimierskim w województwie świętokrzyskim. Klubą Kazimierza jest Stanisław Kazimierza, pierwszy rektor ponowionej Akademii Krakowskiej. Ten rok ogłosiliśmy rokiem Stanisława Kazimierza.
aby przy okazji tych spotkań przybliżyć naszym mieszkańcom życie i twórczość naszego wybitnego rodaka. Podczas dzisiejszej sesji wykład na temat Stanisława ze Skalmierza, wybitny uczony i organizator Uniwersytetu Krakowskiego, wygłosi pan profesor dr habilitowany Krzysztof Bożu. W kolejnej kadencji Rady Miejskiej przybywało osób potrafiących troszczyć się o sprawy wspólne i naszej gminy. Niemałą zasługę w tym sukcesie mają obecni i byli radni, pracownicy urzędu, pracownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, członkowie rad sołeckich, działacze organizacji społecznych, nauczyciele, księża, strażacy, mieszkańcy gminy, a także zewnętrzni przyjaciele gminy. Nie mogę pominąć byłych włodarzy naszej gminy, którzy poprzez swoją pracę i zaangażowanie w rozwój naszej małej ojczyzny przyczynili się do osiągnięcia sukcesu i rozwoju. Wszystkim Państwu w imieniu własnym i mieszkańców naszej gminy serdecznie dziękuję. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę to moje wystąpienie od cytatu w języku łacińskim, ale przetłumaczę. Proszę się nie obawiać najważniejszego dzieła mistrza Stanisława ze Skalmierza, Mów o mądrości, kazań sapiencjalnych. Takim oto cytatem rozpoczął mistrz Stanisław ze Skalmierza swoje największe, najpiękniejsze dzieło. In nomine Domini nostri Jesu Christi, in quo vivimus movemur et sumus. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I dalej tak ten cytat kontynuuje. O mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego, sięgasz mocno od krańca do krańca i władasz wszystkim łagodnie. Przybądź i oświeć tego, który jest w ciemnościach. By kroki jego wieść drogą pokoju. Oświeć pokrytego ciemnością, ponieważ ty oświecasz każdego człowieka na świat przychodzącego. Otwórz mi skarbiec twój, abym obdzielił łaknących chlebem wiedzy, a wypełnionych jak plewami głupotą, abym przekonał prawdy radości. Tak mistrz Stanisław Chluba Polski, jeden z najwybitniejszych Polaków w jego dziejach, ale także najwybitniejszy przedstawiciel Skalmierza w naszej ojczyźnie, a także Europie. Proszę wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skalmierzu pana Tomasza Paryża o odczytanie rezolucji Rady Miejskiej w Skalmierzu z okazji 800-lecia miasta Skalmierza. Rezolucja Rady Miejskiej w Skalmierzu z dnia 11 czerwca 2017 roku z okazji 800-lecia miasta Skalmierza. Radni zgromadzeni na uroczystej sesji reprezentujący mieszkańców miasta i gminy Skalmierz. Niniejszą rezolucją pragną upamiętnić wielowiekowy, chwalebny i historyczny rodowód miasta Skalmierz. Rok 2017 to szczególny czas dla naszego miasta, gminy i skalmierskiej parafii. 800 lat temu pojawiły się pierwsze zapisane wzmianki o skalmierskiej osadzie. Rozpoczynając udowodnioną bogatą historię miasta. Wyrażamy wdzięczność naszym przodkom, mieszkańcom, każdoczesnym władzom, wszystkim osobom, które angażowały się w rozwój miasta i poświęcały się dla wspólnego dobra. Składamy szczególny hołd ojcom miasta i mieszkańcom ziemi skalmierskiej, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, w zrywach narodowych, wojnach światowych i miejscach martyrologii. We wdzięcznej pamięci zawołujemy naszego wielkiego rodaka Stanisława ze Skalmierza, rektora Akademii Krakowskiej, oddanego przyjaciela powiernika królowej Jadwigi. Odnosząc się do początków naszego miasta, zobowiązujemy się czerpać z pozytywnych doświadczeń, które przyniosła wielowiekowa historia. Unikać błędów, jakie możemy odnaleźć w przeszłości.
dbać, by nasze miasto podążało w przyszłości drogą poszanowania obywatelskich swobód, odpowiedzialnej wolności, samorządności i solidaryzmu społecznego, którego centrum zawsze będzie człowiek. Pomnij na treść ślubowania złożonego z chwilą objęcia mandatu radnego, wiernie Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro naszej małej ojczyzny i jej mieszkańców, deklarujemy współpracę ze wszystkimi siłami społecznymi i politycznymi, pragnącymi podjąć trud budowy silnej pozycji miasta i gminy Skarbnik dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Szanując dziedzictwo przeszłości, oświadczamy, że miasto i gmina Skarbnik oraz mieszkańcy są i pragną być wierni Bogu i Ojczyźnie. Niech rok 2017 będzie czasem jedności, tolerancji i wiary w dobrą przyszłość, którą wspólnym wysiłkiem kształtujemy dla siebie, naszych dzieci, a także pokoleń, które przyjdą po nas. I chciałbym z tego miejsca, Panie Przewodniczący, przekazać najlepsze życzenia. I pozwólcie Państwo, że skieruję do Państwa adres okolicznościowy, który pozwolę sobie przeczytać. Skarbnierz Podlan zajmuje znaczące miejsce wśród miast naszego regionu. Dał się poznać jako miejsce ciekawych i inspirujących przedsięwzięć lokalnych i regionalnych. Jubileusz Skarbnierza jest wspaniałą okazją do przypomnienia bogatej historii miejscowości oraz do integracji społeczności lokalnej, a także do zaprezentowania osiągnięć Skarbnierza i jego mieszkańców. W podpisie pozostawiam głos. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o przyjęcie. Przynajmniej 800 lat, jak z przypomnianej historii przez pana burmistrza wynika, że to pierwsza wzmianka, jest na pewno ponad 800. Te ponad 800 lat były raz lepsze, raz gorsze. Mam nadzieję, że ten okres zapiszemy po tej drugiej stronie, czyli tej lepszej. Mam nadzieję również, że to nie koniec osiągnięć Skarbnierza, że ten lepszy okres będzie cały czas przed mieszkańcami gminy. I takie życzenia chciałbym złożyć zarówno dla mieszkańców gminy, dla mieszkańców Skarbnierza, ale szczególnie dla Państwa, którzy jesteście wybrani jako przedstawiciele całego społeczeństwa. Byście tej mądrości, o której wspominał Pan Profesor, a o której pisał Stanisław ze Skarbnierza, by tej mądrości Wam nie brakło. Nie brakło Wam pomysłów, byście kształtowali przyszłość w ten sposób, by zarówno spokojnie, w szczęściu i godnie mieszkańcy całej gminy mogli spędzać, mogli spokojnie myśleć o swojej przyszłości. Jubileusz jest wspaniałą okazją do przypomnienia bogatej historii miejscowości oraz do integracji lokalnej społeczności, a także do zaprezentowania osiągnięć Skarbnierza, jego instytucji i mieszkańców. Na osiągnięte sukcesy pracuje się wspólnie. To od ludzi zależy, czy społeczność lokalna będzie osiągać sukcesy, a gmina będzie się rozwijać. A dzięki dobrej i owocnej współpracy uda się osiągnąć jeszcze więcej. Życzę wszystkim mieszkańcom Skarbnierza wielu sukcesów w kolejnych latach, satysfakcji z codziennej pracy, ogromnej trwałości w realizacji zamierzeń, jak również zdrowia, a także wszelkich umiejętności w życiu osobistym. Składam także życzenia realizacji wspólnych przedsięwzięć, których efektem będzie podnoszenie jakości życia w gminie i zadowolenia mieszkańców. Z serdecznymi pozdrowieniami Kazimierz Kotowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dla uczczenia dzisiejszego jubileuszu na ręce Pana Przewodniczącego chciałbym przekazać grawerdon. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, uroczystej sesji, która podkreśla 800 lat istnienia Skarbnierza.
Ja patrząc na to cyfry 800, myślę o swoim mieście Skarżysku-Kamiennej, które niedawno obchodziło 80-lecie swojego miejskiego bytowania. Także jest to pewna proporcja dla mnie bardzo taka symboliczna. Szanowni Państwo, 800 lat to prawie 40 pokoleń, bo cały materialny dorobek tego okresu nie byłby możliwy, gdyby nie ludzie. Ale wywodził się stąd. I wy teraz, tu patrzę przede wszystkim na radnych Rady Miasta i Gminy Skarbierze, jesteście kontynuatorami tych tradycji waszych poprzedników, tych tradycji organów przedstawicielskich tej waszej lokalnej wspólnoty, tradycji. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla całej wspólnoty Skalmierza. Niech pomyślność i dalszy rozwój będzie zawsze przy was. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dostojni goście, Panie Burmistrzu, mieszkańcy Skalmierza. W imieniu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wszystkich radnych, jak również władz Województwa Świętokrzyskiego, chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że dzisiaj, w tą niedzielę od rana możemy być tutaj razem w Skarbmierzu i świętować coś, co dla nas wszystkich jest trudne do ogarnięcia. Umysłem, bo 800 lat historii, trwałości, doświadczenia łatwo się wypowiada, trudniej wyobrazić sobie, jak ogromny wkład i jak wiele pracy włożyli mieszkańcy Skarbmierza przez całą historię trwania państwa, miejscowości, później miasta, historię naszego kraju i naszego województwa. Historia mówi z każdego miejsca waszej gminy, jak i z samego Skarbmierza. I to jest historia, której w naszym województwie świętokrzyskim nie mamy aż tak wiele takich miejsc jak Skarbmierz czy Sandomierz. I dlatego z nich musimy być dumni, pamiętać o nich i wspomagać te miejsca w taki sposób, jak tylko możemy. Staję przed Państwem za tą trybuną, nie żeby podziękować za zaproszenie, ale myślę, drodzy Państwo, żeby podziękować Wam w imieniu mieszkańców Skarbmierza. Choć nie jestem rodowitym skarbmierzaninem i pierwszy raz stopa moja stanęła tutaj prawie 50 lat temu. Ale tu mnie zameldowano po raz wtóry i w sercu zostało tak, że jesteś stąd i tak już zostanie. Mówię to dlatego, że ośmieliłem się właśnie w imieniu mieszkańców Skarbmierza, wszystkich, nawet tych, którzy mnie nie lubią, podziękować wszystkim tym, którzy przyjechali dzisiaj na tą piękną uroczystość, ale i wszystkim tym, którzy na przestrzeni najnowszych dziejów, najnowszych, robili wszystko, żeby to miasto jako stolica tej gminy wyglądało tak, jak wygląda. Drodzy Państwo, wszystkim Wam za to, coście czynili dla tego miasta, należą się wielkie słowa uznania. Takie imieniu tych mieszkańców składam. I nisko się również wszystkim kłania. Musimy jednak, kochani Państwo, pamiętać, my już trochę starsi, a zwłaszcza Wy, droga młodzieży, o wszystkich. O wszystkich. Na tej sali są ludzie też, którzy nie byli wymieniani, a byli przewodniczącami rad, przewodniczącymi rad miejskich. Panie dyrektorze Kasza, panie dyrektorze Stanisławie Tomczyk, Włodku Wiertek, może jesteś z tyłu. Oni również odczyni w innej epoce. Ja razem z nimi, bo już przecież młodzieńcem jestem. Starali się oni wszyscy robić wszystko, żeby to miasto było tym miastem, jakim jest obecnie i rozwijało się dalej. Ja chcę tu jedynie w imieniu własnym, w imieniu przewodniczącego Marka Augustyna, Rady Powiatu, radnych, przewodniczących rad, byłej kadencji, mieszkańców powiatu, serdecznie pogratulować
tutaj władzom, mieszkańcom Skalmierza, tego jubileuszu, gdyż te 800 lat, które tutaj było przypomniane w wykładzie pana burmistrza, czy też wykład o wielkim synu tej ziemi, Stanisławie, którego myśli przecież przypomniane tutaj przez profesora są tak aktualne dziś i dla nas, zwykłych obywateli, jak i dla rządzących, nieważne z jakiej opcji, to są myśli o charakterze uniwersalnym. Żeby się już nie rozwodzić, to chcę pogratulować władzom samorządowym za to, że upamiętniają ten jubileusz, który przecież nie jest tylko dzisiaj już tę uroczystość. To już trwa, z tego co wiemy, od poniedziałku. Verba volant scripta manent. Słowa ulatują, pisma pozostają. Słowa z tej sesji kiedyś ulecą z naszej pamięci. Pisma, a mam na myśli tą książkę napisaną na tą okoliczność. Mam nadzieję, że ta książka zostanie. Tym bardziej, że przecież na okładce widzimy perły miasta Skalmierza, goty są kolegialne. Proszę Państwa, narracja tej książki nie zaczyna się bynajmniej w roku 1217, ale znacznie wcześniej nad rzeką Wilczycą, bo tam było stare osadnictwo, przecież od słynnego skarbimira, palatyna Bolesława Krzywoustego, miasto Skalmierz przyjęło imię. Znajdziecie szereg informacji na temat najznakomitszego obywatela, czyli Stanisława ze Skalmierza, o którym tak pięknie mówił pan profesor. Znajdziecie bardzo ciekawe informacje o Mikołaju Reju z Topoli, bo wpierw był w Topoli, zanim zaczął mieszkać w Nagłowicach. Proszę Państwa, tam prawdopodobnie zaczęły wydarzenia właśnie w Topoli, uwiecznione później w słynnym utworze Spór między trzema osobami, panem Wójtem Ablemanem. Proszę Państwa, książka ta przypomina również mało znany dzisiaj, zupełnie zapomniany fakt w dziejach Skalmierza, że w 1810 roku Skalmierz został siedzibą powiatu i był nim przez kilkadziesiąt lat.